nigdy wcześniej nic nie było robione, ostatnio chwilę przegam. Jeszcze zerknę szybko, czy wszystko działa. Powinno działać, ale się wolę upewnić. Chyba działa, chyba działa. Jedyne co może nie działać to ja, ale to akurat nie jest żadna nowość. Cześć sobie. To było szybkie. Najszybszy zezwu na dzikim zachodzie, przysięgam. Dosłownie przychodzi, przywita się. I sobie idzie. Jak tak można? A co my ostatnio mieliśmy? Statek wleciał w powietrze i zaczął wybuchać, tyle pamiętam. Możemy i zobaczyć, co tam się dzieje w sumie. Cześć, Sebastianie. Co się dzieje na tym paskudnym statku powietrznym? Zostawcie go nam, Tamaki Tadashi. Wyjście zająć się problemem sterowania. Ten ból, to boli cholera. Te gnoje, znowu mi to zrobiliście. Ty, ta dziewczyna. I ten cholerny ojciec, który zamknął mnie w górach, zabije was wszystkich. To wasza wina za to, że mnie zaakceptowaliście. Nie będę marionetką mojego ojca. Odejdę tak, jak ja sobie zechcę. Nie, głosy, to głosy. Przestańcie gadać w mojej głowie. O nie, czy to igłazo? Wczoraj był igłazo i dzisiaj będzie igłazo? Ty smutny człowieku. Nie potrafisz istnieć, nie obwiniając wszystkich wokół. Bo dlatego nie jesteś w stanie żyć normalnie, to, że za bardzo polegasz na innych. Przestań być dzieckiem. Cześć, Wiki. A, na dobry początek sobie mamy Króla Lwa. Death Twist. Chłop nie używa ognia w ogóle. Absolutnie by mnie to nie dziwiło, ale i tak trzeba stać sobie jak z kolegą. Dobra, spróbujmy flanka. Standardowy zestaw zaraz pójdzie, I guess. Aqua. Zio. Rockfall, I guess. I Bufur. Coś musi wejść, prawda? Zobaczmy. Cześć, Petko. Łomp. O. Zgaduję, że to, co zostało zreflektowane, to był ten ogień. Mam wrażenie, że z czymś powinien kojarzyć się łomp, ale nie jestem pewien w tej chwili. Czy to jest pewna osoba streamująca, której nick zaczyna się na T? A wyjść na S. Czemu się dała, że to jest D-Shady? Blisko wystarczająco. Okej, okay, czyli buffu będzie, że Cho Aqua niekoniecznie, bo Michelle nie umie w magię. Czy ja mam jakieś różne spale, które są Aqua? Mam. To kto by ich musiał używać? O mój Boże. Tatsuya Ginko Michelle. Najgorsze jest to, że ja chyba nie mogę tego użyć, jak kolejność jest taka, że boss mi się wpierdala w kolejkę. Czy mogę? Bo nigdy nie pamiętam. Mogę spróbować. Bo to jest Tatsuya Ginko Michelle, czyli muszę zamienić... Zrobić tak i tak. Jeszcze raz, co było do tego dokładnie? Marajin, Mamaknada, Malakwa. Zobaczmy. Marachi. Mamaknada.
I mala Aqua. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało szansę wejść, czy nie wejdzie przez to, że ta swoja maturę w swoim miejscu. Mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy. Kurde, buffu czy media? Wolnie edukować. Okej, to działa. Nice. Znaczy, zaraz zobaczymy, czy to działa. ...133. Nie jest to dużo obrażeń, ale jednocześnie... ...wydaje mi się, że... ...nikt z nich... ...nie zadawałby na tyle dużo normalnie, żeby... ...próbować atakować inaczej niż świeżym spadem w tej chwili. Mam odpowiedź, że po prostu auto strzela w takim razie. Nad czym jeszcze mogę pomyśleć, to opcjonalnie, żeby Yuki zmieniła personę. I próbowała atakować czymś innym, bo widziałem, że Ezio i Frey zadają niskie dwucyfrowe obrażenia. Ja doszedł do dodatkowej profesji prezentacji u kogokolwiek innego. Wydaje mi się, że z tych dodatkowych inwentarzy w miarę szybko. Ale też nie dam sobie głowy uciąć w tej chwili. Jackfest może być dobrą opcją. Bo będzie miał bufula. I bufula powinna trochę więcej zdawać. Wydaje mi się, że mogę też bufu teraz strzelać. Nie obchodzi mnie ten wasz wymienny elektroizator z podwójną stosowany powierzchnię za 2,5 tysiąca. No i zastanawiam się, skąd taka reklama w ogóle się pojawia. Czy to na zasadzie ktoś w rodzinie na przykład szuka? Nie, nie wiem, też tak akurat FAB. Właśnie nie pamiętam, czy to nie jest tak, że drugie klasy są tak bliżej, powiedzmy, trzeciego chaptera poziom-wise? Więc tutaj może być dość ciężko. Znaczy jasne, pewnie da się jakoś próbować przecisnąć i w ogóle, tak? Ale to jest bardziej na zasadzie, jeżeli ktoś chce bardzo mocno kombinować, tak? A nie, że jest to coś, co da się w miarę naturalnie osiągnąć. Zresztą no też powiedzmy sobie szczerze, w Octopathie 2 da się bardzo szybko, jak się człowiek uprze, to da się bardzo szybko zdobyć bronie endgame'owe. Tylko wystarczy odrobinę postać skamować. Rozdziałujesz postać, nowa profesja, rozdziałujesz kolejne postać, kolejna nowa profesja. Znaczy, ja bym powiedział szczerze, że mi się to trochę... mija z celem, bo... Job leveluje się na tyle wolno, że raczej nie zdążysz po prostu tych nowych profesji odpowiednio szybko używać? Też nie uważam, żeby gra była na tyle trudna, żeby było to konieczne. Znaczy, no mówię, no... Gra daje taką możliwość i jeżeli chcesz, to oczywiście, tak? Ale... To tak uważasz. Ja zawsze pierwsze przejście robię wojść... Robię wojść? Excuse me? Wolę robić się tak całkowicie naturalnie, tak jak gra, powiedzmy, sugeruje, tak? Przynajmniej do momentu, kiedy... się nie otwiera tak sensu stricte. Cześć, Samuel. Czy Gimko wystarczy many do końca walki? A się przekonamy. Kolega chyba się powoli słania, jeżeli dobrze widzę. No, nawet już czerwony znacznik ma, więc jeszcze pewnie jakieś 2-3 tury i powinno być git.
Aż to no, póki co walka nie wymaga jakoś specjalnie dużo ode mnie. Poza używaniem słabości i leczenia. Zastanawiam się, czy od pewnego momentu takiej większości tych nowszych SNT będą wymagane buffy, debuffy. Podejrzewam, że nie, ale ciekawie mnie to w sumie. To Darkfire i Fury ma dwa typy obrażeń, jeżeli dobrze rozumiem. Tylko jeszcze nie jestem pewien jakie. Muszę zerknąć na personę Tatsui i Yuki. Bo z tego co widziałem, Tatsuya blokuje, a Yuki jest podatna na ten drugi typ. No, ale nie sprawdzę tego już teraz. Klawiaturę. Mam nadzieję, że będzie służyła jak najdłużej i jak najlepiej. Ja wiem, że do swojej mam jeden zasadniczy problem. Postawka pod nadgarstki trochę jest luźna w tej chwili. Teoretycznie spełnia swoją rolę. Ale tak, żeby była bardzo wygodna, co tego nie powiem. A mi to nie jest tak, że Hulk nie ma racji. Dostajemy ognisko kryształową czaszkę. No i czy mamy jakiś sposób, żeby jeszcze odratować tę sytuację? Status się już ledwie trzyma. Odbijemy się już za momencik. Musimy się tam wynosić. Dostał do wody? Słuchajcie, musicie nam zaufać. Upewnimy się, żeby się do domu sami bezpieczni. Cało i bezpiecznie. Słyszycie? Nie ma się czego bać, okej? Cholera, wysoko jesteśmy. Przestań robić się do dnia. Wszystko w porządku. Kolejna grupa. Jeżeli perspektywa jest taka jak tutaj, to nie byli aż tak wysoko. Ale jednocześnie kojarzę te wszystkie sytuacje, gdzie ludzie nawet z jakiejś wysokiej trampoliny potrafili skakać i doznawać urazów przez to, że rozbili się o taflę wody. Więc z tym to bywa różnie. Tutaj najwyraźniej wszyscy ocali i zdrowi. Ach, dzięki Bogu. Też kini w porządku. Co myśmy zrobili, że na coś zasłużyliśmy? Nie wierzę, że wciąż żyjemy. Ej, proszę pani. Tak mi przykro. I to potem jak tak bardzo przyszedłem w życie pod rozkazów mistrza Leo. Tak bardzo dziękuję, że mnie uratowaliście. Nie, stawę. Tylko obiecaj mi, że nie będziesz próbował pozbawić się życia, jak zrobiłeś to ostatnio. Jeżeli masz jakieś marzenie, którego
To nie możesz podążać za nim z czyjegoś powodu. To czy się spełni, czy nie, zależy tylko od ciebie. Odbyłem mi się jeden kawki. Nie widzę tego, co jest tam takiego specjalnego, ale okej. Okay. Wiecie, a te skóry wcale są mangę, ale moje rodzice i nauczyciele mówili mi, o, musisz się uczyć. Obecnie podejrzewam, żeby tak nie mówili, ale to 20 lat temu, więc spada różnica i w ogóle. Ale postanowiłem, będę artystką i narysuję komiks od pani przyjaciele. Trzeba marzyć, moja droga. Bycie mangaką to świetna kariera. Będziesz stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń. Mogę dać parę wskazówek dotyczących sztuki. Spoiler, nie będzie miał żadnych wskazówek. Hej, Liza, to tego co powiedziałaś Krowilbowi na dach muzeum? Czy Joker to starsza siostra? Co miałeś na myśli? Powiedziałam coś takiego? Wydawało ci się, Maja. To nic ważnego. Najwyżej się okaże, że będzie to coś bardzo ważnego, to jakbyśmy wiedzieli zawczasu, to rozwiązałoby połowę naszych problemów. Ale na razie to nic ważnego. To mi przypomina, Tamaki wspomina, że pani Okamura jest w agencji detektywistycznej. Zdaje się, że coś o tym wie. Powinniśmy się z nią spotkać. Halo, tu Maja. To ty, Maja? Olala. Dzięki Boże, wszystko z tego porządku. Kiedy go tak spodobałam, myślałem... Nie mam na to czasu. Macie ogromny problem, Maja. Ha? To my jesteśmy tutaj zostani zamaskowani na okręgu i jesteśmy poszukiwani za spowodowanie wybuchu? Plotki, no, niosą się szybko. O nie, to musi przez tę plotkę o 5 terrorystach, którzy chodzą po mieście. To była plotka o nas. Co to diabła? Staramy się jak możemy, żeby powstrzymać te zamachy bombowe. Czemu traktują nas jak podejrzanych? To nawet nie jest najgorsza część, jeżeli plotka się sprawdzi, to staniemy się tutaj zostanie to maskowane na okręgu. To nie brzmi dobrze. I za macie, musimy coś wymyślić. Chyba mam jakiś pomysł. Wiecie jak to mówią, ogień zwalcza i ogniem. Będziemy rozsiewać własne plotki? Dobrze, dzieci, liczymy na was. Liczę na dzieci, co może pójść nie tak. No bo tak niesprytne. Zajmiemy się tą plotką, rozsiewając swoją własną. Powiedziałaś dzieciom, żeby rozprzestrzeniły plotkę o tym, żeby anulować to o nas będącymi terrorystami, prawda? Mam nadzieję, że to zadziała. Już tutaj nic więcej nie zrobimy. Weźmy do detektywów. Jeżeli będziemy chodzić w piątkę, to praktycznie tak jakbyśmy wskazywali się na wyrok. Rozdzielmy się i spotkajmy się w agencji. Pytanie, czy oni i tak nas nie znają? A co ja, czekaj, idę z tobą. Oż to co ja, chcę być blisko ciebie. Obiecaliśmy spotkać się w agencji detektywistycznej, prawda? Chodźmy już. Chodźmy zaiste. Agencja była w Rengadej. Nie. Zdecydowanie w Rengadej. To się utrapi. Coś mam wrażenie, że trapi jakąś połowę osób tutaj. Tylko nikt nie chce powiedzieć o co chodzi, pomimo że mogłoby to zauważalnie ułatwić sprawy.
To jest jedna z tych rzeczy, które po pewnym czasie, kiedy już zobaczysz tego wystarczająco dużo razy, to zaczyna być lekko frustrujące. Rozumiem, więc nie należy się do ostatniego batalionu. Pytam pan spokojnie, czym jest ten batalion? Jak tam to co ja, bez problemu? W mieście jest straszny chaos, co? Nie mam pojęcia, co chodzi tej kobiecie. Nie, serio, co się dzieje? Co się dzieje? Gry dostępne na Family Sharingu są dostępne. Zaczęliśmy plotkę, tak jak Maja zasugerowała, ale... Cóż, teraz możemy co najwyżej czekać. Lepiej przygotować się na najgorsze. Ej, spójrzcie co leci w TV. Co leci w TV? Słyszeliśmy właśnie informacje od dzieci, które podobno zostały uratowane przez tych 5 osób poszukiwanych za podpalenie. Jedna strona oskarża ich o bycie okrutnymi terrorystami, a druga robi dni bohaterów. Ile z tych plotek są prawdziwe? Jest też inna dziwna plotka, która krąży w temacie tych samych terrorystów. I mi chodzi, że naprawdę cierpią na strach przed zeznaniem ich uczuć godności, gdzie miał zastanów fakt otwarcie się z nimi. Proszę na myśli. Niektórzy twierdzą, że była to robota radykałów w chwili poszukujących starożytnych ruin ukrytych w mieście Sumaru. To idiotyczne. Ostatni batalion nie może istnieć. To bezpodstawna plotka i tyle. Tak mówisz, ale co zeznania z całego świata sugerujące jego istnienie? Mamy świadków twierdzących, że Fear żyje. Łąka jest. Mały rację, ostatni batalion naprawdę istnieje. To oni zabili Kaszharę. Ciao. Przepraszam za spóźnienie. Mam lekki mindfuck w tej chwili. Czy Maja zawsze miała czerwone oczy? Działa w fikcji zazwyczaj postaci, kiedy coś ukrywa, to ukrywa napadu kluczowej informacji do celów kogoś tam i z tego powodu taki czym wydaje się zewnętrznie być dotyczny. I mean... Może nie tyle idiotyczny, co... Perspektywy czasu człowiek zdaje sobie sprawę, że mogłoby to znacznie ułatwić sprawę, o tak powiem. W danym momencie to się może wydawać się niezwiązane i w ogóle, tylko wiadomo, no perspektywy czasu stawia to w zupełnie inne świetle, tak? No i też kwestia, że no absolutnie rozumiem, że po prostu są rzeczy, o których ludzie mogą nie chcieć się rozmawiać, tak? Tylko mam wrażenie, że wtedy takie półsłówka rzucane losowo, że a może... Nieważne. Są dużo gorsze, tak? Dla mnie to jest dużo gorsza część, bo już wolałbym, żeby ktoś mi po prostu po fakcie powiedział, że kurde, ja wiedziałem o tym cały czas całą sprawę, ale żeby nie było to takimi półsłówkami, że ja coś wiem, ale nie powiem. Bo to jest takie, że chciałby powiedzieć, ale nie powie. I to jest dla mnie bardziej problem, aniżeli to, że ktoś w ogóle nie chce powiedzieć. Cześć, Dave, witam. No dobra, wszyscy są, więc powiedzcie nam, co wiecie. Zanim tego przejdziemy, chciałbym się dowiedzieć parę rzeczy od was.
A skąd wiecie o widoczni Mai? Co pijemy? Odpowiedź będzie mocno zaskakująca. Bo nie w moim stylu. Ale wodę. Wspominałem o tym wczoraj na streamie Sevika, ale mam wrażenie, że mój organizm w końcu stwierdził, że kolonii było odrobinę za dużo. I na razie próbuję jakoś ogarnąć dietę. Czy powiedziałem coś dziwnego odnośnie wydarzeń Mai? Bo nie wykluczam, że przypadkiem powiedziałem coś zupełnie innego niż planowałem. A jest to tak. Nie ma więc wątpliwości, że zamaskowany krąg jest ostatnim batalionem. Ostatni batalion to elitarna jednostka, która pomogła Fjordowi uciec z tajemnicy. Szalona armia z nowoczesną bronią i potężną relikwią, która pochłonęła krew Chrystusa i planuje zemścić się w imię Führera. Jak miałby się śmiać czegoś do tej szklanki? I mean! Żeby nie skłamać, jest to plastikowy kubek z meczu. Bodaj Polska Urugwaj, jeżeli mnie panie się myli. A, dodawanie do żarska. Jeszcze lepiej. Ale nie, to jest po prostu normalny kubek taki, który na meczu był. Kiedyś tutaj były te... Były jakieś loga reprezentacyjne i tak dalej. Ale to mówię. Kiedyś były. I wtedy przegraliśmy. Wydaje mi się, że 1-0 było. Ale już głowy nie dam, bo to z 10 lat temu było. To niemożliwe. Zamaskowany krąg to... Wszystko jest w tej książce. To co robią, jest zgodne z wyrocznią Mai z Black Ash. Wyrocznia Mai została pozostawiona przez obcych Splaya, którzy podawali ludziom cywilizację. Jest to wiadomość przekazana przez Majan. Nikt nie kwestionuje, że owszem, sobie przegraliśmy. I mean, to polska reprezentacja? Czemu to miało być coś innego? A? Obcy? Znaczy, ja wiem, że plotki, ale... Czy naprawdę sądzicie, że wyewoluowaliśmy z małp o tak sobie? Odpowiedzi nie znajdziecie w książkach tej historii. Jakim cudem ludzie zaszli tak daleko w takim czasie? O mój Boże. Czekajcie. Chyba muszę coś zrobić. Działaj proszę, jak ci każę. A dobra, niech będzie tak. Jestem zbyt leniwy. Nie podoba mi się to, ale jestem zbyt leniwy. Ja tak wierzę ludziom, którzy wiedzieli, że 2012 był koniec świata. I mean, było to bardzo popularne swego czasu. Nie będę kłamał. Nie,
I ja umiem w programy graficzne pomocy. Jak żyć? Na tej ścianie wcześniej był plakat miozami. Czy to wciąż nie jest plakat z miozami? Tak wygląda przynajmniej. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale... Tak bym powiedział. To zadziałało tak, jakbym chciał, żeby zadziałało i dlaczego nie? To zdecydowanie zadziałało tak, jakbym chciał, żeby zadziałało. Nie umie robić transparentnych rzeczy. God damn it. O, teraz powinno zadziałać chyba, jeżeli niczego nie skopałem. Send help. Potrzebuję pomocy. Kiedyś potrafiłem zajść się takie rzeczy bardzo szybko. A teraz jakoś się nie klei. Idealnie. Na całym świecie są dowody ich istnienia z starożytnych czasów. Jest to dowód, że ludzkość miała wsparcie od bardziej zaawansowanej rasy. Kaszhara, który próbował to udowodnić, był dobrym człowiekiem z silnym postanowieniem i konkretnymi marzeniami. Pracowałem z Sudo, Medium i Kaszharu. Ta książka jest owocem marzeń naszej trójki. Sudo? Sudo? Tasują Sudo? Więc to owoc twoich marzeń nie ma związek z miastem Smaru. To tak jest D czy bez? Chyba Suo. Pod nami jest świat podziemi, w tym śpią Majanie. Gwiezdny statek Kribalba również tam jest. Wiele cywilizacji pochodzi stamtąd. Ale starożytni Majanie, którzy żyli tu, umarli w międzygalaktycznej wojnie. A nie Majowie? Możliwe. Najgorsze jest to, że tak kompletnie bez kontekstu ciężko stwierdzić. Nie, czekaj.
Majowie byliby przez Y, nie denerwuj mnie. Właśnie miałem takie... Coś mi się tu nie zgadza, to nie mogą być majowie. Nie mogę. Kiedy do ich przesał ten czas głupot, hej? Zwycięzcami była Esa Bolontico, która kontroluje Xibalbę. Mitologia Majów z południowej Ameryki jest z tego dowodem. Mimo, że ich cywilizacja stanowi starożytne wspomnienia, ich wojny były zerwane na Sumaru. Si? Okej, ty już nie potrzebujesz czapeczki. To bardzo bujna wyobraźnia. Więc dlaczego zamaskowane kronki i ostatni batalion pragną Xibalbę? Bo kiedy wydarzenie się spełni, Xibalba i kryształowe czaszki spełnią ostateczny sen ludzkości. Staniemy się Idalianami. Część ponad ludzkość i zrozumiemy prawdziwy sen życia. Oh no. No nie brzmi źle. Nie bylibyśmy źli przez zwykłe głupoty. To jest bardzo złe. Cen za ewolucję jednostek. Ludzkość zniknie. Organizmy ewoluują, kiedy zmierzą się z wyginięciem. Kiedy formy myśli Bolontiku przyjmą fizyczną formę, zniszczą nas wszystkich i dlatego nie chcieliśmy tego opublikować. Yes. Chciałbym przedstawić wam nasze najnowsze wydanie książki Black Ash. Jest pełna szokujących prawd od ostatniego batalionu po wielkie UFO, które wiąże nas z tej spotkani. Radę ją przeczytacie, albo żałujecie tego? Nie. Czy to Sudoku? Kazano nam nigdy tego nie upubliczniać. Nie, nie, to wszystko kłamstwo, zamaskowany krąg. Eki, czy pamiętasz, nie? Obawiałem się zamaskowany krąg. Jak już mówiłem, to było w moich snach. Cześć, coś ci powiedziała? Moment. Nazywasz się Lisa, prawda? Nie mów mi, że on... Próbowałem się przekonać, że to tylko sen, ale to była prawda. Proszę, chodźcie ze mną do kapliczki Alaya. Opowiem wam prawdę o zamaskowanym kręgu, o Jokerze, o wszystkim. Dowiemy się jakiejś ważnej fabularnej rzeczy? Cześć, Su. A, fajn. Weź to wdanie w lakierz ze sobą. Chcecie walczyć z maskowanym kręgiem, a raczej z ostatnim batalionem, czy nie? Nie możecie pozwolić, aby wyrocznia, która jest uspisana, się spełniła. Jeżeli możecie jej zapobiec, to nie dostaną tego, czego chcą. A gdzie Maja? Może już poszła. A nie, tutaj stoi. Coś nie tak? Mam coś na twarzy? Młody chłopcze. Wnosimy się z tego śmietniska i lećmy do kapliczki Alaya. Nie mogę się doczekać, aby ostrzec się na wiejkę Lisy. Tak, to w 100% jest na pewno Maja. To jest na 200% Maja. Nikt inny. Ale wiecie, to tak ciekawości. Wrócę tu na chwilę. Nie no, ma swoją normalną personę.
i wcale nie ma absolutnie podejrzanego zacienionego portretu. Zapisz. Czy implikuje, że nie zapisywałem podczas tego dnia, bo gra mi nie dawała, a teraz wreszcie mogę? A skoro mowa o streamach, nie uwierzycie, kto jest na drugą zmianę i wciąż nie będzie mógł streamować przyszłym tygodniu. Ale spokojnie, po świętach mam 2 tygodnie urlopu, będę streamował w tym czasie. Przynajmniej w pierwszym tygodniu, w drugim się zobaczę jeszcze. Anyway, kapliczka laja. Po nowym roku się zobaczę, bo są plany, planiki i jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie czasowo wychodziło. Bo czekajcie, to jest tak, że jak wypadają święta w tym roku w ogóle, bo mi się jak zwykle pierdzieli kompletnie. 24 jest niedzielę, 5... No co, 25 oczywiście streama nie będzie, ale to chyba w miarę oczywiste. 27 powinien już być, bo wtedy wracam do Gdańska. Jeżeli nic się nie zmieni. Jeżeli się nie zmieni, to 27 będzie ten. Będzie sim normalnie już ten środowy z SMT. Zależnie od tego, jak Sevik będzie chciał streamować, to rozważę może, żeby w któryś dzień się z czymś wcisnąć, ale to jeszcze zobaczę. Plus, tego co pytałem Sevika, to on chce robić jakiś taki 2-godzinny sim w Sylwestra, więc nie wykluczam, że taki w zeszłym roku ja po prostu sobie zrobię taki dłuższy noworoczny. Ale to też jest na zasadzie, że pewnie coś wymyślę, ale nie mam jeszcze nic konkretnego w planach, żeby nie było. Na pewno nie będzie to żaden z tych moich, powiedzmy, let's playowych. Gdzie przechodzę jakąś grę, tylko pewnie też bardziej takiego luźnego. Ale to mówię. Do Sylwestra mamy jeszcze trochę czasu. Anyway. Gdzie jest kapliczka? Nie tu. Nie to. Kismet Publishing. Legitne nazwanie, powiem. Nie to. Teatrze, nie, czyli to ostatnie miejsce, do którego mogę iść? Yep. Doskonale. Lepiej się wybrać nie dało. Ech. Zobaczmy, jakie spicy newsy się tutaj wydarzą. Kiedy się ta kapliczka stanęła w płomieniach? Chodzą plotki, że można zobaczyć ducha dziewczyny, która to umarła. Słyszeliście o tym, prawda? Kapliczka wygląda znajomo, biorąc pod uwagę flashbacki, które widzieliśmy u Królowa. Tak, co z tym? To znana plotka, wszyscy o niej wiedzą. Nie możemy już tego ukrywać, Eikichi. Wiemy, kim jest ta dziewczyna. Wiemy o starszej siostrze. Zdaje się, że są to jakieś ważne sprawy. Jeżeli jest jakiś grzech, skrywacie, może wyznajcie go i uspokoicie sumienie. Grzech? Ja... Ale ładny motylek. Myśleliście, że otrzymamy actual plot? Oszaleliście? Gratuluję, że udało wam się dotrzeć tak daleko. Jesteście gotowi, aby zmierzyć się ze swoją przyszłością? Zaczęliście odzyskiwać swoją zapomnianą przeszłość. Jeżeli chcecie poznać prawdę, udajcie się do jaskini Alaya za tą kapliczką.
zbiorniki, w których można zobaczyć swoją przeszłość i zewnętrzne. Pokażę wam drogę. Góra Iła to tam, gdzie chowaliśmy nasze wspomnienia i grzechy. Spojrzenie ludzkości na czas sprawia, że są uwięzieni w przyszłości i boją się przyszłości. Możecie wyswobodzić się z swoich skrzywionych wspomnień i ruszyć się w przyszłości. Prawdziwa walka się zbliża. Co jedna rzecz mnie zastanawia. Jak daleko jesteśmy w grze, tak powiedzmy procentowo, w sensie... Ile jeszcze gry nam zostało? Bo słyszałem, że Innocence Sin jest relatywnie krótkie... względem Eternal Punishment, ale jednocześnie... Nie sądzę, żeby aż tak krótkie. Wciąż nie pamiętasz, Tatsuya? Nasze wakacje 10 lat temu. Tęsknia była naszą kryjówką. To niemożliwe. Widziałem to miejsce cały czas w swoich snach. Naprawdę to jest. O nie, to duchy. To prawdziwe duchy. Niemożliwe, to była... Tatsuya, czy wciąż nie pamiętasz? Chodźmy głębiej. Przypomnisz sobie, kto to jest. Ale jeżeli nam każą, to pójdziemy. Czy są tu persony? Znaczy, demony. Yep. Najgorsze jest to, że nawet nie nowe z tego co widzę, chociaż psiaka nie widziałem. Czym jest ten pies? Czy ktoś zasnął na klawiaturze pisząc? Switchstake, pojadacie? To wygląda legitnie. A weź wyjdź do swojej persony, co? Daj mi westę. Sprzedaj im fraj na twarz. Boję się tej małej z czerwonymi oczami, nie będę kłamał. Swoją drogą, jeżeli tego nie było widać wcześniej, to skip trzeba wcisnąć odpowiednio szybko. W sensie przed turą jeszcze. Jak silny jest swój stake i dlaczego absolutnie kurwa niegrywalne? O mój Boże, oni się leczą. XD. Coś czuję, że zaraz będzie anulowany ten swój stake. Dobra, to jeszcze raz. Fasmarachi. Mamy tą mamak na re. Wydaje się, że ona działa. 60 odcinków po 40 minut, czyli... 30 godzin, ej? 30-40 godzin. Nie więcej niż kojarzyłem, bo widziałem opinię, że da się w jakieś 20-20 parę. Przy czym nie wiem, na ile to jest dosłownie, że przejdę saluteńką grę z całym contentem, który jest, na ile. Tylko przejdę.
/X. A, bo to wszedł ten. X-Skill. Właśnie zastanawiałem się, dlaczego ten, dlaczego X-a widziałem. Ale już widzę. Silny całkiem. Dwa hity po plus minus 100. Inna sprawa, że zużywa od zajobu SP-ków. No, na to wiele nie poradzimy. Dobra. Tu nic nie było. Denerwują mnie trochę takie ukośne mapy. HP Incense. Jesteś chyba w połowie. Miałoby to sens w sumie. Dobra, z racji tego, że jest dużo przeciwników, to teraz chyba już kończy się moja zabawa z tamtym skillem. Jeszcze robię więcej filmów w kinie, zobaczę jeszcze. Hydro Boost? Nie. Mój, nie chcę mówić, że na pewno zrobię, bądź na pewno nie zrobię, ale zobaczę po prostu. Zwłaszcza, że wstępnie wyglądało to na taki typowo bonusowy content. Z tobą przy boku nie mogę bawić się na tym festynie. No i kieszonkowe też szybko się wyczerpuje. Wezmę się szybko, zajrzę. Zostanie, gdzie jesteś, ta soja. Kreatywne nazewnictwo logę. Katsuya i Tatsuya. Co robisz? Bawię się. O, też jesteś sam. Jesteśmy we dwójkę. Tata i mamy dzisiaj się ze sobą kłócili. A myślę, że pójdę ze mną festem. Czemu dorośli je zawsze się tak denerwują? Chcę to, ja to chcę! Możesz się zamknąć jak i kupiłem ci już maskę. Głupiec! Okej. Okay. Trochę po coś tak na pierwszy rzut oka. Kim jesteście? Black Falcon? A to Red Eagle, chyba. A tak, ja będę ją. Dziękuję jeszcze zielonego Rangera, który okaże się tym złym, a tak naprawdę tym dobrym. No i tata jest naprawdę straszny. Ma jakąś 13 rangę w karate i judo. Nawet nie wiedziałem, że to ma tyle rang. Mój tata jest dla mnie miły. Czytałem mi książki, pokazałem mi gwiazdy, ale nie dogaduję się z mamą. O, spójrz Lisa, tutaj są dzieci z takimi samymi maskami jak twoja. Ej, chodź do nas, pobawimy się. Chyba jest trochę nieśmiała. Kwiej śmiało. Nie będą ci dokuczać tylko dlatego, że masz blond włosy. To dzieci, nie byłbym tego tak pewien. Naprawdę nie będziecie mi dokuczać? Bohater sprawiedliwości nigdy by nikomu nie dokuczał. No dawaj. To bardzo odważne stwierdzenie. A co jeżeli w Japonii bycie blond to jak bycie rudym? A znowu się przewróciłem. A weź i w miniemu po przewracaniu się. Jeszcze mnie łokieć boli. Nie, czyli będą się do lekarza z tym podejść.
Aj, sam z tobą zabiję żółty. Mam trochę dość. Nie pamiętam, kiedy ostatnio coś mnie tak rozbawiło. Czy będzie dalej moimi przyjaciółmi? Jasne, zawsze będziemy przyjaciółmi, prawda? Już mi teraz rozumanie. No to właśnie u mnie nie jest chyba aż tak źle, ale jednocześnie podejrzewam, że sobie zrobiłem coś, co samo się nie do końca zaleczy, albo zaleczy się źle. To jest na zasadzie nie dokucza mi, ale podejrzewam, że mogłoby być lepiej. O, mam pomysł. Jako jedna mnie teraz, ale mam tutaj resztę jak Power Rangersów, więc weźmy jakąś tam dla naszej grupy. Zostańmy z nami, będziemy tymi przyjaciółmi, którzy nigdy nie zdejmują masy, kiedy się spotkają. Zamaskowany krąg. Od tej pory będziemy członkami zamaskowanego kręgu. Oh my. Czyli plotki miały rację? Jesteśmy zamaskowanym kręgiem? No jest podzianka, to wy stworzyliście zamaskowany krąg. No to okropna rzecz. Nie musisz być taka niemiła, Maja. Pamiętasz to co ja? Spotkaliśmy się dawno temu. No my stworzyliśmy zamaskowany krąg i... Tak, to co ja. To było kiedy byliśmy dziećmi. To nie było tylko sen. Spotkaliśmy się pierwszego razu tej nocy na festynie w kapliczce Alaya. Jak to możliwe? A jednak. Aga, powiedzcie, że to nie labirynt. To nie może być labirynt, prawda? Prawda. To może być labirynt, prawda? Ej, bardzo ambitny szczuj, okej. Okay. Czuję się odrobinę bardziej ambitny niż powinienem, patrząc na to, że mam relatywnie niewiele HP. I jednocześnie mam wrażenie, że powinienem coś zrobić z Ginko, żeby nie zużywała samej many. A mam Agnę i tak mam, więc whatever. W sumie to czekaj. Tak no jest tu się leczą, więc najpierw je trzeba zabić. Malakwa nie zadziała na nich, więc może lepiej nie. Jaska jako kostium ma żółtego Ranger i wspomnienia. Hej, jestem żółtym, ale nie jestem gruby. Uff. Nawiązanie do starszych person w nowszych personach? To absolutnie niezrozumiałe dla nikogo, bo przecież starsze persony nie istnieją. W SpaceX nie wydaje mi się. A, czyli to może się odpalać też z niższych kierów. Nice. Dobrze wiedzieć. Czy ja użyłem Medi na Mai? Mogę powiedzieć, że użyłem Medi na Mai. Trochę użyłem. To chyba możemy na auto lecieć. W takim razie. Tylko skipować tego. Fusion spell. A teraz to. A, nie mogę, bo to jego ten. To MMO personie, czy miał być Imagine? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to miało być jakieś bardziej odnoszące się do właśnie Persony 2. Imagine? Nie, mam wrażenie, że Imagine to pierwszy bardziej SNT, po drugie... Takie, mam wrażenie, że mimo wszystko było takie mało oficjalne. Jest mało kojarzone jako część serii, tak powiem. Ta, pan mnie zabije pewnego dnia. Co ja nie pamiętam, wydaje mi się, że... Personie nigdy nie mówili tak naprawdę, czym było to. Ja nie skończę tej walki w takim tempie. Chyba. Wydaje się, że nie było mówione tak naprawdę, że to jest bardziej jakieś takie MMO, gdzie się bije przeciwnikami, czy to jest MMO, gdzie się.
Gdzie się... Po prostu jakaś symulacja życia właśnie. Ja z tej drugi nie mam bardzo mało w styczności. Dużo więcej grałem w takie typowe... Masz jakąś fabułę... Bijesz się z rzeczami i tak dalej. Albo po prostu bijesz się z rzeczami, bo tak szczęśliwie. Okej, kolejny zbiornik. Aż to czas na kolejne wspomnienia? Kamień, papier, nożyczki. Ej, wygrałam. Okej, to dzisiaj pobawimy się w dom. Weź, posłuchajmy dzisiaj. Są świecówki, o mój Boże. Zostałem skrzywdzony jakiś czas temu, jak się spotkaliśmy z ludźmi. Czemu ludzie jedzą świecówki? Nie rozumiem, czemu ludzie jedzą świecówki? Całki żółty, ona cię szefuje, więc musisz jej słuchać. Takie są zasady. Czerwona będzie, tatusiem, ja będę mamusią. A ty będziesz moim starszym bratem, czarny. Ja znowu będę dzieckiem. Jak miała ta Sao, a wiesz, ten smokiem. O Jezu, Liv? Znaczy, nie oglądałem Abridge, żeby nie było i od pewnego momentu znajomość Sao jako takiego też się kończy. Chodzi ci o to z różowymi włosami? To co kowalko było? Wydaje mi się, że ona Liz była, ale... Jezu, dawno Sao oglądałem. Uga. Kochanie, dzieci już grzecznie śpią, więc weźmy się razem wykąpmy. Nie? Mamo, ja jeszcze nie jadłem kolacji. Tamto drugie dziecko też nie wydawało się grzecznie u Fika. Ej. A, już wiem, okej, okay, dobra. Pomyliłem postać w takim razie, okej. Okay. Okej. Cześć. Mówię, zbyt dawno oglądałem. Jukino dosłownie zamordowało. Doktora mi szkole przez moje włosy i oczy, bo były inne niż pozostałych. Jeden czas, kiedy mogła się normalnie bawić, kiedy była na sama schowanym kręgiem. Tylko stosuję jej, czym mogła być sobą. A to co ja, ty byś miał pierwszą miłością. To jest to, co na początku gry mam wrażenie, że bardzo mocno nam mówiono, czego aż tak bardzo in-game nie czuć. A tak, była ta zasada, że musimy się słuchać tego, to szef powiedział. Chciałem rysować i chciałem pani porysować, ale zawsze przegrywałem i... W jednej kiczy. A Maja tylko się słowego śmieje. Pomocy. Ja się boję Maji dzisiaj. Ona jest dzisiaj straszna. Krzynka. Muscle drink. Muscle drink, bo jak go wypijemy, to cały muscle idzie się jebać. Wspominają sobie wydarzenia z przeszłości i na to wychodzi. To jest chyba tak, że oni do tej pory myśleli, że to były wydarzenia, które były tylko w ich snach, ale okazuje się, że to jednak nie były tylko sny, tylko jest to
właściwa historia, która się działa. Tak przynajmniej rozumiemy to, co się obecnie dzieje. Wadyś powiedział, jaki to swoje serbe, z tym mówię, że jadła kwiatki i chyba fioletowych nie, bo ja smakowali czerwone. Właśnie, ja się powoli zastanawiam, biorąc pod uwagę, że to jest coś, co ludzie rzeczywiście mówią i robią ewidentnie. Czy to jest coś, co naprawdę się robiło za dzieciaka? Czy mnie po prostu ten fenomen ominął jakimś magicznym sposobem? Ja właśnie też nie kojarzę stąd pytanie. Kiedyś się uda. Nie ominęło mnie wiele innych niemądrych rzeczy, jak na przykład palenie sobie włosów dezodorantami, bo ludzie mają bardzo mądre pomysły i to jest akurat jedna z tych rzeczy, które bardzo żałuję, że mnie nie ominęły. O, ja sobie, że wcześniej też były takie rzeczy i powinienem pójść je znaleźć. Okej, cofamy się. Bajo! Nie bić, pod nie możemy się cofnąć. Byłoby mi bardzo niekomfortowo. No i przesięgnijcie. Czym wy jesteście? Kulebre. I pęspałka. Mam dziwne wrażenie, że pęspałka może być podatna na mudo. A ty, Maja, wiesz co, dla świętego spokoju. Ogólnie mam wrażenie, że te update rzeczy zazwyczaj są całkiem zabawne. Tylko ja mam wrażenie, że ostatnio to bardziej nie mam czasu na oglądanie tego, aniżeli... że nie miałbym ochoty. Okej, czyli pęskałka była podatna na ten... na mudo, o tyle dobrze. A to teraz jeszcze raz, co ja z wami mogę zrobić poza tym, że popełnić sudoku? Bo oni generalnie używali głównie lodu, z tego co widziałem. Tak to wyglądało przynajmniej. Lodu i wody. O mój Boże, pojebało ich z tym zamrażaniem. A to w sali literalnie nic nie zadaje, holy shit. Wait a minute. One są na tym poziomie co ja. One nie powinny być aż tak wytrzymałe. Pomijając to, że cały czas zamrażałem mi postacie, które mogłyby zdawać obrażenia. Spróbujmy tak może. To świątynia wody, tak, to jest najbardziej hitowna w tym? W Zeldzie? Okej, ma raczej już zadaje im normalne obrażenia. Znaczy normalne. Normalny na tyle, że oni wciąż zadają mi więcej. O mój Boże. Chyba jesteśmy na etapie, kiedy gadasz, zaczyna się robić aż trudno. Jak żyć? Co gorsza, to nie jest tak, że mam jakąś lepszą opcję niż to, co do tej pory praktykowałem. Chyba, że próbować którymś X-Killem ich traktować. X-Kill też nie zadaje jakoś specjalnie więcej. Skłamałbym mówiąc, że wygląda to dobrze. What to do? Wytrzymały skurwysyny.
Pozbądźmy się przynajmniej jednego. Rekino, nie umieraj, proszę. Kto ma teraz tu rewagę? Maja. Maja ma medię. Maja chce użyć medii. Prawie by się nie działo. Wiesz co? Nie chcę ryzykować. Dać użyj na Yuki. Powinienem zdążyć. Wait. Mamagna jest blokowana, ale jednocześnie elf. Ola. Coś mi się tu... Chyba, że oni ma karakan dzisiaj? Jak nie patrzyłem? Jezu Chryste, to zamrażanie. Mam też wrażenie, że obecne persony mogą być odrobinę zbyt słabe. I muszę wymyślić, co chcę zrobić. Czemu to X pokazuje? To mnie zastanawia. To like it, że dlatego, ale... Yuki będzie miała zmienioną personę, zaraz coś czuję. Jak patrzę na to, jak to wygląda. Bo te obrażenia póki co są dość śmieszne. Zwykła walka trudniejsza niż bossowie. Trochę tak, bo przeciwników jest dużo. Chyba ustabilizowałem się, to najważniejsze. Dobra, na pewno jestem, że przeciwnicy zaczęli dodawać rozsądne obrażenia. A jednocześnie przestałem dodawać takowe. Więc nie wiem, czy to nie jest ten moment, kiedy poważnie zacznę myśleć o nowych personach. Dobra. To jeszcze raz chcę zobaczyć poprzednie te. Chyba, że nie da co mi wejść. Zastanawiam się po co, czy nie pominąłem gdzieś jakichś sekretnych pokojów. To jest... To na czym się zastanawiam, bo fajnie było te maski zgarnąć, I guess. Jeżeli tu leżą. To jest chyba dał to oki z tego skojarza. Przynajmniej nie kojarzę, żeby się przeciwnicy nie mieli stanowić jakiś wielki problem. A, zobaczymy zresztą. Trochę obrażeń, trochę obrażeń. Ma raczej bije ich znacznie więcej niż w poprzedniej walce kolegów. No, to jest do autowalki. I dostaliśmy kartę Agi przy okazji. Moja nowa karta Agi. Krzemka jakaś tu jest. Onusa. Czymkolwiek by onusy nie były.
Czy gdzieś jeszcze... Tam coś było, o Jezu. Ta lokacja jest obrzydliwie wielka. Mówię tak o każdej lokacji, wiem. Poziomy wbijają się same. To sobie nie ma poltergeista, prawda? Założonego w sensie. Ma wulkanusa. I teraz będzie tym raz potem, tylko truciznę zdejmie. I z tego co widzę, to Yuki nie może biegać długo ze swoją personą. Bo Gulin... Gulin... Jak on miał Gulin Burski? Trochę za dużo many zżera jednak. Dobra, czyli tak tu, w tu i w prawo. No i też coś jest, z tego co widzę. Ktoś mi umarł. Bardzo intensywnie. Kiedyś przestanę robić niemądre rzeczy, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Kolejny ukryty pokój. Okej. Różowa maska Azas. Tampon 2020 election. Hello there. Czy gdzieś jeszcze mogłem pominąć? Zastanawiam się, czy tu gdzieś nie pominąłem jakiegoś pokoju. Więc się jeszcze tam wrócę. Tu była skrzynka. Tu są przeciwnicy do pobicia na oto walce. Jak to Shin powtarzał na streamach i poza streamami. Persona 2 to nie jest gra, w którą się gra do gameplayu, tylko dla fabuły. Okej, okay, czyli tu jest wejście. Czyli musiałoby to być gdzieś tutaj. Jeżeli już miałoby być. Tu nie, tu nie. Tu nie, tu nie. Tu nie, tu nie, tu nie. Tu też nie. To była skrzynka, ale skrzynka to whatever. Patrząc na to, jak mi idzie, to te poziomy, które dostaję, mogą się przydawać. Dobra, czyli tu nie było więcej żadnych pokojów. To był ten sekretny. Tutaj nawet nie ma miejsca za bardzo. Tutaj może coś potencjalnie być, ale to i tak muszę przejść aż tu dookoła. Więc mamy dość dużo czasu jeszcze na myślenie. Czy gdzieś nie będzie? Na razie znaleźliśmy dwie maski. Jeżeli jest tak jak myślę, to powinniśmy znaleźć przynajmniej trzy, może cztery. Bo mamy Tatsuya, Eikichiego i Ginko. Bardzo mi nie dało się połączyć z siecią. Nie chciałem się łączyć z siecią, mój drogi telefonie. Co to w ogóle za aplikacja? Nie mam zielonego pojęcia. Tak długo jak nie miałem, przez to na myśli, że mój internet w ogóle wysiadł, ale chyba nie. Mój internet nie wysiadł, prawda? Nie no, widać, że działa. Ale gdzieś tam chwila zawahania była. Tutaj też nic nie było. No, nope, nope, nope. Dobra. Czyli tak, tu już byliśmy. Lećmy dalej. Tylko nie internet. Ostatnio, kiedy to było w środę.
środę chyba. Nie jestem pewien, czy to była środa. Ja jakiegoś nie miałem, tak że zaczynałem pracę zdalną o 15 i 15.05 mi internet wysiadł. Czułem się z tym absolutnie okropnie. Na szczęście trwało to raptem jakąś godzinę. Więc nie jest aż tak źle. Yellow owl, maseczka. No i mówię, jeszcze się zastanawiam, czy tutaj czegoś nie będzie. O mój Boże, to ta Ashley trudna walka. A nie zmieniłem persony. A bo tu kamacacy są w ogóle. To jeszcze lepiej. Jesus. Nie, cześć. Najpierw modu na tego, na pryncypałkę. Zobaczmy, jak tutaj zadziała w sumie na te na kamacoce. Domyślam się, że nie jakoś wybitnie, ale sprawdzić nie też chodzi. A, dobra. Co mi powiesz? Flame Card robi gówno. Mamagna robi gówno. A jest też nie zaboli. Omnidimension, I know, right? Nie, no, tym razem wejdzie. Zobaczysz. Igza. Bardziej mnie niepokoi, że pryncypałka to przeżyła. Z tego co kojarzy, to kwestia tego, że... Pici był po prostu zamnożony, ale i tak chciałbym, żeby pryncypałka umarła i się nie uczyła. O mój Boże, Light Vein? Naprawdę? Hama, zgadujesz, też nie zadziała tak, jak bym chciał. Sprawdzić się zaszkodzi. Oj no, przepraszam. Frey działa dobrze na kamacoce, ale niekoniecznie na te... na smoki z przodu. Chyba zacznę je po prostu bić fizycznie. Bo wydaje mi się to najistotniejsze, co mogę robić w tej chwili. A Maja będzie mediować. 25, 25, 45, 25. No, to jest zdecydowanie najlepsze, co mogę zrobić. Peak gameplay, panie i panowie. Peakiem gameplayu nie jest to, że Yuki refaktuje, z tego co widziałem. To jest anti-peak. Gra zmieniała obrażenie na słabości neutralne. Tego co pamiętam, to wciąż zadawało więcej obrażeń niż gdybyś dostał innym skillem, który jest... nie słabością, ale nie powodował, że postać dostawała słabości, że tak powiem, tak? Czyli nie padała na ziemię. No tak, o to mi chodziło, tak. O mój Boże, ja zaraz będę miał całe partie zepsute. Jesus, te walki. Bierz tego Poltergeista i mnie wylecz. Bez. Tęsknię te czasami, kiedy można było używać umiejętności ze stoka. To były fajne czasy. Chciałbym wrócić do tych czasów.
Wracaj na Vulcanusa. Tu jest ten pokój drugi, to tu na razie jeszcze nie chcę iść. Panie, co jest to? Okej, czyli tu jest przejście, więc chyba najpierw... Totalnie prawdziwa... Nie zwróciłem uwagi, jak ona wyglądała i teraz jak o tym mówisz, to powinienem się bać. To przypadek, że się spotkaliśmy, naprawdę chcesz mnie o coś zapytać. Czym jest ewolucja? Bo słyszałem ostatnio... Okej, to... tutaj kolega twierdzi, że ewolucja to jest po prostu wpływ Boga. I się boi, to ciekawe. Okej, to go odrobinę zirytowało i... zaciekawiło. To go zdenerwowało. Będziemy się starać, Clueless. Ja nawet nie chciałem nad nim gadać, to jest najgorsze. Więc tam będą mieli 50 domowych tur. Nie, ty bijesz. Michel nic nie zadaje magicznie, więc nawet nie próbuje nim robić czegokolwiek, co nie jest biciem. Dobra, teraz jestem chyba setupnięty na oto walkę. Yep. Miałem rację. To jeszcze raz, czy ja tutaj byłem? Nie, byłem tutaj, bo wchodziłem tu. Daj, no, skrzynka jest otwarta. Dosłownie zamuszował się, czy chciałby pan porozmawiać? No i jeszcze mówił, że pan ekspozycja najważniejszy, najlepszy. Checks out. Excuse me? Czemu jest ta jaskinia? Okej, ona po prostu się tak ciągnie. Zrozumiałe. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam była jakaś odnoga, która... gdzieś odbija w górę czy w dół. Sprawdzę to. Tu w dół ewidentnie nie mogę iść, więc chyba nie. Okej, czyli to jest tylko taki korytarz prosty. Najwyraźniej. Tu jest źródełko. Cyjesz, która będzie ode mnie żądała niebotycznych kwot za leczenie, więc niech... niech szuka innych frajerów. Ja się nie dam. A, tutaj kolejna z tego typu jaski. Zrozumiałe? Kiedyś się uda. Jakkolwiek długo by ta walka nie miała trwać. To co, już niedługo okazuje się, że tak naprawdę najlepszym sposobem grania w personaż 2 jest władowanie bardzo silnych broni do naszej postaci. I autoatakowanie fizycznie. Ale bym się jeździł, szczerze mówiąc. Okej, to jest zejście w dół, ale nie jakoś to chciałem tam schodzić, zwłaszcza, że widzę, że tam jakieś bardzo ciekawe rzeczy były. Boże, to w ogóle to piętro jest
jeszcze mocno niezwiedzone. O Boże, Kulebek chce z nami rozmawiać. Czym się różnimy? Inaczej się nazywamy? Czy czegoś boisz? Mojej matki. Nie podoba mi się, jak na niego patrzę. To najbardziej jest mi niesmaczne, mój mózg. Okej, rozumiem. Jaka jest szansa, że umrę? Okej, jest duża szansa, że umrę. Abort. Miałem dosłownie takie, nie mogę przecież umrzeć, prawda? Clueless. Jeżeli dwie postaci będą używały magii natury, to nie umrę, prawda? Prawda? Absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że umrę. I to jest najgorsze. Jesus. Czemu to wyjdzie? Ja sam nie umrę. To się musiało w końcu skończyć. Czy udasz się do swojego końca bez odkrycia swojego marzenia? Ile razy byśmy nie pełni błędów? Spojrzenie na swoją przeszłość, aby lepiej kierować się ku przyszłości, jest ludzkie. Iść naprzód po raz kolejny. Pierwszy game over? Chyba. To mówicie, kiedy był ostatni zapis? Dawno temu? Był dosłownie w chuj czasu temu i to jest najgorsze. Imagine nie zapisywać po stresu. I know, right? To byłoby paskudne. Couldn't be me. Mogę specjalnie, alright. Play sobie. Akurat przyszedłeś w bardzo dobrym momencie, nie będę kłamał. Zebranie gier online do lasu finansowego 21 może być. No, może być! Dla mnie może być i wcześniej, nawet jeżeli wam by pasowało. Tylko dajcie mi odpowiednio znać, to jak. A, bo się tak robiło. Mi Bifo założy te przedmioty i nagle się okaże, że będę nieśmiertelny. Znowu. Nie, o tego nie może być aż na tyle głupie, prawda? Prawda? Liczma Legend. Jest spora szansa, że będzie to Liczma Legend. Nie będę kłamał. Dobra. Czy ja się sprzedawali bronie? Czy będą to jakieś lepsze bronie, jeśli tak te mamy? Trochę. Tak odrobinkę wam powiem.
O, kolegowie, wiecie może dlaczego nic nie dodaję? Bo ja nie. O, tak dziwnie wam powiem, wiecie? Tak nic nie dodawać. Magic Attack, Magic Defense plus 10? Wstydne. Możesz się przydać. A co jest pytanie? Aha, okej. Okay. Zastanawiałem się właśnie, czy Axelion daje coś lepszego. Wiecie co? Jak już i tak poszło tak dobrze. Ale się przejdę po innych tych. Po innych sklepach zobaczę, czy gdzieś mają coś lepszego. A tylko gdzie mogą mieć rzeczy? W Lotusie mogą mieć rzeczy. Tutaj mają dużo gorsze rzeczy, widzę. Akcesoria teoretycznie mogą mieć, ale akcesoria tutaj nie dają za wiele. Lotus był tutaj jedynym miejscem zakupowym. Znaczy podejrzewam, że tam były najlepsze rzeczy tak naprawdę, ale wiecie jak to rozpalić nie też chodzi. Siemka, masz jakieś fajne danie? Odpowiedz? No. A chcę? Ale dodają statów niby. Powiedziałem na. Pani ma Mundi, pamiętam, że zbroje były takie sobie. Ale zerknąć nie też chodzi. Ja to zauważałem nie taki sobie. Tangerynkowe. Z jakiegoś powodu to słowo mnie boli. Jeszcze nie wiem z jakiego, ale... Jaka część mnie odrobinę umiera słysząc tangerynkowe. Anyway. Ale mieliśmy najpierw do tej wykopiczki iść. Dobra, to już widzieliśmy. To teraz czeka nas ponowne zwiedzanie całej tej cholernej jaskini. Jej. Zapisz. Co to jest zapis? Nie znam. Mam lepszy sprzęt, więc szansa, że się wyjebiemy jest literalnie zerowa. Clueless. Patrzcie, jak ich teraz będziemy fizycznie bić. Nie zapisuj. Okej. Okay. Widzowie każą mi nie zapisywać, to nie będę. Myślałem nad tym, ale jak mówicie, że nie, to nie. Ten moment, kiedy nie wiem, czy to bait. Czy pytasz poważnie, Plasku? A game over, zajczę na tym kanterze, bo smoki to kurwy. Jasne, jesteś bardzo uroczy. Yep, chciałem go wkurwić. Bok tego pobić. Chyba te walki wciąż nie są jakieś banalne, ale są... Łatwiejsze. Tak, co łatwiejsze. Tutaj nie było żadnej jaskini, right? Right. Nie widzę, żeby miała być, więc... Obejdę się bez. Dobra.
Media po walce. Będę uważał głównie, jak będę trafiał na te walkę ze smokami, a tak to wydaje mi się, że nie ma aż takiej potrzeby. Znaki zapytania. Chciałbym wierzyć przynajmniej. To nic nie było, to będziemy mieli flashback. Mógłbym się, że kto nie wszystkim dało się skipować dialogi. Zauważyłeś te sensu maje? Nope. Jeżeli wpadnie jakiś status, to spróbuję nie zapomnieć tym razem. Pobite. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Nie, panowie z pety, to nie tak. W ogóle nie wiem, bardzo mnie bawi, że była ostatnio ta sprawa z tymi. Z Twitchami i pozwalaniem na content 18 plus i nie. Czemu ta migawka wchodzenia do walki jest taka dziwna? Mam jakieś 95% podejrzenia, że ona zależy od tego, że zrobiłem tam state'a i że w normalnych warunkach by tego nie było. A robiłem state'y, bo Persona 2 to bardzo fajna gra, która pozwala zepsuć tylko w miejscach, gdzie niekoniecznie bym chciał. Do opcji. Znaczy nie, to chciałem powiedzieć to, że bardzo mnie bawi to, że po tym jak się tłumaczyli, to bardzo ładnie to ujęli, że kto mógłby przewidzieć, że dojdzie do czegoś takiego? Kto mógłby przewidzieć? To było kompletnie nie do przewidzenia, że coś takiego się stanie. Po prostu nie mam pojęcia. Absolutnie niewiarygodne. A, druga kasenka pamięta. Teraz pytanie, gdzie były maski? Potrzebuję więcej masek. Tutaj była przynajmniej jedna. Co to za jakiś Phoenix Angel Featherman? Nie wykluczam, że to może nie jeden i się być Phoenix Angel Featherman i to jest najgorsze. Albo przynajmniej jakiś bardzo intensywny pies wozór. Jeszcze nie spotkaliśmy smoków, nie jest źle. Widzicie, jak już ulepszyłem sprzęt, to nagle ich nie ma. Magia. Chciałem zobaczyć, czy spoczynki jedzą samym sprzętem. To byłaby dosłownie potęga pieniądza przedstawiona na jednym szybkim obrazku. Dobra. Lecz ja sobie wody doleję. Se, a nawet sobie. Czasami wmawiam sobie, że będę starał się dużo ładniej mówić zarówno pod względem tego, co mówię i jak mówię, ale zazwyczaj na wmawianiu sobie się kończy. Bo to nie jest tak, że ja bym nie potrafił, tylko często mam wrażenie, że musiałbym po prostu bardzo mocno myśleć nad tym, co mówię. Dobra, koniec zabawy. Weź wyjdź z tego poltergeista na wulkana. Weź wróć na swoją personę pys. Bo jeszcze byłem na personach z tego, z walki z sektorem lwem.
Zapomniałem o tym danym. Nope. Czekaj. What do you mean? Persona. Wracaj na bestę. Skradę infej. A Maja będzie leczyć. Mam w ogóle wrażenie, że po wymianie sprzętu Maja jakby trochę więcej leczyła, ale może to jest jakieś takie moje... Nie wiem, tylko wyobrażenie. Red Eagle Mask. Hej, słuchajcie, zapiszę sobie. Bo tutaj się da actually, nie to co w innych miejscach. Czemu tutaj się da, a tam się nie dało, to mnie zastanawia. Ej, tak była ta głupia jaskinia do przejścia. Co? Wezmę szybko na prawie jedną rzecz. Bo widziałem, że ta malakwa dosłownie nic nie robiła. Staram się jak najmniej czasu poświęcać się na walki w Persona 2. Nie będę kłamał. Tamten nieodkryty kawałek mapy będzie mnie straszliwie irytował, jeżeli nic mi nie zrobię. Ja właśnie nawet tutaj nie mam buffów żadnych, to jeszcze nie jest taka, gdzie buffy są, nawet nie powiem, że użyteczne, ale po prostu używane. Cześć, Oxide. Nie, ale serio, jak się człowiek przyzwyczai do tych nowszych gier, czytaj od Persony 3 łamane na SMT3 wzwyż, to designy sporej części demonów są strasznie dziwne. A, już widzę, co miałeś na myśli, Sylwia. Że ona po prostu jest wkurwiona. O Boże, Lightzay, naprawdę? Nie no, come on. Ok, nieważne. Tutaj działało. Maja potrzebuje leczenia zdecydowanie. Tytanien jest nocturny. Czy Tytanien nie miała tego samego designu w nocturnie co w Personie? Znaki zapytania? Impifon między Persona i też design skakał. W Nocturnie miała zieloną sukienkę. I właśnie wydaje mi się, że w którejś Personie miała. Nie jestem pewien, czy w każdej, ale w którejś na pewno. W innych ma jakimś motylkiem. W innych to ja kojarzę sama jest motylkiem przez te skrzydełka. Z drugiej strony design Oberona jako starego dziadka zawsze mi się taki dziwny wydawał. To jeszcze raz, bo nie wytrzymię. Nie, to nic nie było, ale musiałem tam przejść, żeby to potwierdzić. Tytania była mocnym demonem Persona. Zazwyczaj Tytania była... Albo jedną z najwyżej poziomowych przedstawicielek Fery, albo najwyżej? Bo to różnie było, jeżeli chodzi o klasyfikowanie Tytanii Oberona. O kurwa.
A więc spotykamy się ponownie, przyjaciele. A, czyli nie przyjaciele. Tylko jebane skurwysyny. Zobaczmy, wciąż mnie obrywa, mam wrażenie. Wszystkie nie używają brefa do czasu. Czy mi się wydaje, czy wcale nic nie wydaje? 4, ok. Pójdę to naprawić. Jak tylko będzie kolej Yokito, wyłączę autowalkę. Jest tu, jest tu. O, i teraz powinna widać tutaj Yokino. Za ataku, ile to zada, tak ciekawości. Od razu lepiej. Pomijając te zamnażania, Jezu Chryste. Przestań mnie zamrażać. Nie ukrywam, w miarę sprzętu bardzo mocno pomaga na tę walkę. Jezu, mam lekkie vibe muzyczne z jednej lokacji z nie replikanta tutaj. I tylko brakuje mi, żeby w pewnym momencie chórek wszedł. Aj, będziemy atakować, rozumiem. Czy ten pokój ze skrzyn... o którym miejscu mówisz w tej chwili? Czekaj. Że tutaj? O to ci chodzi? To co tutaj było? Znaczy mogę tam wrócić, ale na 99% to jest Trish Spring. Trish Spring. Dlatego nawet nie wchodziłem. Bo ceny, jakich ona sobie rzeczy, są odrobinę zbyt wysokie jak na moje standardy. Dobra. Będzie mała poprawka, coś czuję. Wydaje mi się, że autoataki nie są złe, ale pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba używa medii, a najlepiej dwie. Rozumiem. To mam wrażenie, że ta walka się dosłownie nigdy nie skończy, jak tak dalej pójdzie. Ten Kamasos ma więcej HP niż miał, kiedy go zaczynałem bić. Bardzo mi się to nie podoba. Okej, okay, Kamasa, to się pozbyliśmy. O! Chyba znalazłem sposób na smoki. Bardzo kosztuje mnie zdecydowanie za dużo many, ale... Czyli jest ten swój sek. Michel, nie... Tak bym powiedział, jakby mi go było szkoda. Zapił się na śmierć, też bym się zapił na śmierć, jakby musiał cały czas. Oh no. O nie. O nie. Czy wy naprawdę chcecie mi powiedzieć, że będę tutaj dostawał
dziury, które mogą mnie rzucić. Czym się różnimy? Jesteśmy różnymi gatunkami. Zastanawiasz się, czemu ludzie mają sytko na głowie? Mamy też w innych miejscach. O, to, że nie widziałeś, oznacza, że ktoś ci po prostu nie chciał pokazać. Okej. Okay. Tak. O mój Boże, karcioszki. 40 karcioszek? To co, od tej pory tylko gadamy z smokami? Nie no, poziomy też trzeba jakoś bić, come on. Okej, to fantastyczne przychwyt powiedziałem. A dobra, to tego typu walka. Cudowne jajo. Cudowne jajo, priorytet, najlepsze anime, które na epi się skończyło XDD. Pół żartem powiem, że to był sposób na sprawdzenie, czy cewiki znaczacie jeszcze. Bo kojarzyłem, że on oglądał, a jednocześnie kojarzę, że to jak anime się zakończyło, jest bardzo negatywnie odbierane przez społeczność. Czym ty jesteś, chłop? Excuse me? What? What? Hold up. Czy mówisz, że był to ending tak dobry jak true ending Armored Core'a? Chwilę później nie, było dużo gorzej. O mój Boże, aż się cieszę, że się nie załapałem w takim razie na cudowne jajo priorytet. Uuu, potężny stres. Ach, Hama jest jego osobowością. Co to za postać? Jeżeli masz na myśli demona, z którym walczyliśmy, to był on nazwany Demon King. I tyle ci mogę powiedzieć. O mój Boże. Ja może nie będę zmieniał tej persony z Poltergeista. Wyczuwam duże ilości potencjału na nas. Cześć Marcin. Co to za magiczny plot Sevalionu, którego zazwyczaj tutaj nie widuję? No, te satanistyczne guy, no, right. Dosłownie król demonów w mojej chrześcijańskiej grze? Czekaj, aż się dowiedzą, że idziemy walczyć z Führerem? Znaczy co? Chodź bogowie, overclocking GPU. Akurat jeżeli chodzi o karty graficzne, to nigdy w tym nie siedziałem tak kompletnie. Wiem, że jest to fizycznie możliwe, ale jednocześnie nie czułem absolutnie żadnej potrzeby. Boję się, że niszczę sobie kompa, to dla mnie też jest bardzo dobry argument za tym, żeby tego nie robić, nie będę kłamał. Ma akurat za 10? 16, nieźle. Chyba widzę, że to auto wystarczy. Czy ten demonik B robi coś więcej poza odkrywaniem wszystkich? Ja się zastanawiam.
potężne psy. Mam też wrażenie, że to, że Liza ma 49 agility, a wszystko inne bardzo średnie, pewnego dnia będzie dla mnie jednym wielkim utapieniem. Mam nadzieję, że nie. Jest status Copesana. Cześć Pierko. Witam, witam. Mój ulubiony changing? Czy to znaczy, że masz jakiś inny changing? Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? Ukrywasz przede mną jakiś inny changing? Ja tylko nie znam cię od tej strony. Tam coś będzie, prawda? To wygląda, jakby tam coś było. Nie, mówisz, że masz tylko jednego ulubionego, ale za każdym razem widzę, że rozmawiasz z ludźmi na zasadzie to mój ulubiony, więc... To nawet nie jest ten moment, w którym chcę powiedzieć, że musimy porozmawiać, bo to jest bardziej na zasadzie... To już nie jest moment na rozmowy, to jest już dużo później. Nie masz dowodów. Słuchaj, jest taki kanał na YouTubie, nazywa się Wilczy Orzeł, który prowadzi bardzo intensywne archiwum streamów. I na naszych streamach są czaty zapisywane, zarówno na moim, jak i RSF-ikowym. Więc obawiam się, że argument nie masz dowodów tutaj jest absolutnie nie na miejscu. Podnik, gdyby mnie jest przedą. I mean, każdy może tam wejść i zobaczyć czat. Nie walczę ze smokami. Ja już nigdy więcej z nimi nie walczę. Ja je po prostu pomijam. Ten iceberg mnie za bardzo denerwuje. Przepraszam. Dawaj kacioszki. Ten nasz wilczy orzeł. Battle Team z wersji na presję mi się bardziej podobał. A powiem szczerze, że nie kojarzę. Czy on był aż tak bardzo różny od tego, który tutaj leci? Nie, powiem szczerze, nie kojarzę tego z PS1, więc ciężko im powiedzieć. Czy ja chcę się dostać tutaj, żeby na górę wrócić? Battle Team tutaj byłby dużo lepszy, gdyby nie to, że zawsze lecę na pełnym turbo, bo inaczej się nie da grać tego. Znaczy co? Żeby nie było, przesadzam, tak? Może tylko odrobinę, ale przesadzam. Czy jestem uroczy? Nie, jesteś okropny. Dobra, czasami trzeba być chujem, no. To twoja miłość do mnie. Potwierdzone info. Jeszcze ani raz nie udało mi się odpowiedzieć na to pytanie tak, żeby ktoś nie był na mnie zły. Nigdy nie miałem dzieciństwa, potwierdzone info. Okej, rozumiem. Rozumiem. Widziałem ich fakta i mam wrażenie, że... Czy oni już po prostu rzucali makarakan, że był tej fakt? No well. To nieistotne. Szczęśliwie, czy jest to już nic do match sugeruje, że dom wyszedł w tym samym roku co...
Czy istnienie pitfoli implikuje istnienie watfoli? Jacek Dumowicz. Oj, tak, tak. Uwielbiam, kiedy można udzielać dokładnie tych samych odpowiedzi i dostawać różne efekty. Odchodzi w tym przejściem do walki, to jakiś bug. Moje zdanie, co do którego nie jestem pewien, czy jest prawdziwe, jest takie, że to kwestia tego, że używałem state'ów do tego, do zapisywania. Okay. Moje nogi, bo ostatnio mówię, że nogi smakują. O, fit, stinky. Bo to przejście jest z tego, co widzę, że ono czytuje mi ekran, który mam na tym miejscu, w którym zrobiłem state'a. Dlatego wydaje mi się, że to jest jakoś bezpośrednio powiązane ze sobą. Jestem tu, potrzebuję wejść na górę. A zrobiłem state'a nie dlatego, że nie wiem, coś było trudne czy cokolwiek, tylko dlatego, że miewałem takie momenty, że dobra, chcę skończyć, a gra mi w tej chwili nie daje. O ja pierdolę. Więc to jedna z tych lokacji, co? Przysięgam, te dziury są zaprojektowane tak, żeby idealnie nie dać mi dokończyć mojej myśli. Bo to już drugi raz, kiedy dokładnie w ten sam sposób się stało. Jak mogłem kiedyś grać w JPEG i znalazłem kontrolę bez turbo? I know, right? I nawet jak to nie są randomem kontery, to już mam wrażenie, że bez turbo mi jest bardzo ciężko. Trailsy mnie tak skrzywiły pod tym względem, Jezu. Powiedziałbym, żebyście zagrali Trailsy, ale... nie każdemu mogę je polecić przez to, jak długa jest ta seria. Ale akurat jeżeli chodzi o takie quality of life typu turbo, to Trailsy są wybitne. Konfentus. Jest to SSIV, jest to nieprawda, bo w Gdańsku jest. F10 też ma... Nie wiem jak te reedycje mają, szczerze mówiąc. Kojarzę, że Final 6 miał, ale tam... To turbo nie było jakieś bardzo znaczące w walkach. Szkoda, że nie przy kasterkach. Jak to było? Trzyfazowy boss? 5-godzinną kasterką przed? Z następnym, teraz już rozmowa się dobrze toczy, to mogę spróbować w następnym maju. Śmierdzące stópki. A mi w dziesiątce tego co pamiętam, kartenki w ogóle nie były pomijalne. W sensie w finale dziesiątce. Więc to było takie trochę implikowane. Przysięgam, jeżeli tu będzie dziura. Okej, okay, nie ma tu dziury, nie ma tu dziury. Ogólnie mam wrażenie, że do finali powstało sporo takich modów. O Boże, moja mana. Też żebyście wiedzieli, że to jest jeden z tych momentów, kiedy człowiek tak na to patrzy i ma dosłownie... A wezmę sobie, odpalę jakąś mapkę, która po prostu mi pozwoli to przejść. Chociaż powiem szczerze, że jak jest taka mapa jak tutaj i dziury, to jest jeszcze w miarę okej. Okay.
Bo dla mnie dużo gorszym przykładem jest to, co robi SNT Saint Journey z Elidanusem, gdzie teleporty. Bo tutaj powiedzmy raz się wpadnie w dziurę, no i spoko, no była sobie dziura i tyle ją widzieli, tak? A w Elidanusie teleporty są takie, że trzeba sobie dosłownie rozpisywać, które gdzie prowadzi. I to jest dla mnie dużo mniej wygodne. A swoją drogą, chcę, żebyście wiedzieli, że tutaj będzie dziura. Ja wam powiem tak, w pewnym momencie to się odpala takie, gdybym był twórcą z Atlusa, gdzie wrzuciłbym dziurę? Okej, okay. Powiem tak, teraz prawdopodobnie też padnę w dziurę. Patrzcie, idę tutaj, idę tu, idę tu. To jest Andron Counter akurat, zapisz. Nee. Może później, jak już przejdę przez wszystkie dziury. O, cześć Michel, ale mi kurwa przykro. Maja, weź podlecz. Dobra, czyli zakładam, że tu będzie gdzieś. Yep. Absolutnie nie zdziwiła mnie ta dziura. Byłem pewien, że ona tu będzie. Okej, to jeszcze raz mieliśmy zagrać Mają. Cały czas mam same opcje z tego, co widzę. Aha, czyli Maja teraz po prostu mogę stwierdza, że ona dopiero i ona nie gada. Understandable. Zatem to Kamasas, więc z nim bym i tak nie mógł tak dobrze gadać. Co ja to ma kobieta rację? Pierdolę, nie gadam. To jest bardzo dobra opcja. I to wcale nie jest absolutnie ani trochę podejrzane. Ona po prostu. Czasem tak ma. Wróć, 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 wróć. Weź jego. To fraj. O jest. Pierdolę, nie gadam. Ej, wypraszam sobie, to Maja powiedziała. Pierdolę, nie gadam. A nie przypomnę sobie, że Maja narzekała na bycie maidenless. Miałem strasznie głupią rozkminę pewnego razu, czy jeżeli kobieta powie, że jest maidenless, to czy implikuje to o sobie? Pa, ale będą chyba ciężki dostawane. Chyba, że NG stwierdzi, że nie dostaje kacioszek. Jest to zdanie wymagające do wyzywania. Proszę, daj kacioszki. W ogóle nie będę kłamał. Fakt, że system rozmowy w większości gier Atlusa, bo z tego kojarzę te nowsze typu Persona 5 czy SNT 5 już tego nie mają, ale że w większości gier Atlusa system rozmów jest losowy. Tak by the way, widzicie tam tą skrzynkę, która jest tam prawej? Ja teraz jak spróbuję do niej pójść, to się wyjebię. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Ja znowu spadnę na dół i wyłączę wtedy emulator. Bez zapisywania. Patrzcie. Patrzcie uważnie. Tu jest przejście. Ja nie dojdę do tej skrzynki bez spadania. Okej, nieważne. Udało mi się dojść do tej skrzynki bez spadania, to koniec. Ale macie rację, zapisanie tej jest bardzo dobry pomysł w tym momencie. Jebane dziury, Jezu Chryste.
Kto to wymyślał? A nie, czekaj, jest sektor. Tam i Saint Journey robią to już dużo szybciej, tylko różnica jest taka, że Saint Journey to... Saint Journey to jest Dungeon Crawler, Persona 2 to jest gra głównie dla fabuły. Więc... Czerpię coś, o Jezu, aż... Kurwo chyba. Aż tak ci ta liga nie podchodzi? O mój Boże, aż to poison wszedł. A, ze skrzynką. Czaję. Oczywiście mogę kupić. O mój Boże. To moja ulubiona dziura. Moja ulubiona dziura może być interpretowana bardzo dwuznacznie. Ale to może być też tylko mój skrzywiony mózg, więc proszę to nie przejmować. W moim litu ostatnio nie było Color Lemon i było mi bardzo przykro. To musi mieć, prawda? Clueless. Znaczy Color Lemon to skierki, więc to zupełnie inny typ rzeczy, I guess. Jak to było mieć pana? Dobrze? Mam nadzieję, że Ginkoi nie będzie potrzebować. Ale trzeba zrobić jakiś głupi mit pomysł z kwaskiem tytanowym. I mean, wszyscy doskonale wiemy, że jeżeli pada stwierdzenie, że mam jakiś głupi pomysł, to ten pomysł na pewno się Okej, to jest actually głupi pomysł, którego się nie zrobi, nieważne. Marcin, gratuluję ci, masz głupie pomysły, których nie chciałbym sprawdzać. Sevik. Pamiętaj, że to gówno śmierdzi potem. Żegnaj, Maja. Ech. No ja właśnie mam nadzieję, że nie wpadną na ten... niemądry pomysł, bo Harness Energetic ma tak obrzydliwy zapach. Że wolałbym tego nie mieć u siebie w domu. Ale wszedłem w dziurę, tylko wiedziałem, że to jest. To byłoby absolutnie katastrofalne. Można powiedzieć, że byłaby to katastrofa. Ta walka kiedyś się skończy. Lules. Czy ta walka dosłownie się nie skończy? Ja kiedyś się skończę, okej. Nie była to zdecydowanie najbardziej optymalna walka, ale... Fine, przejdę powoli. Jak ktoś przygadał. Jak to było? To ten, widzimy się nie za tydzień, bo za tydzień jadę na święta. Widzimy się w środę po świętach, czyli 27 grudnia. Tak, widzimy się 27 grudnia. Także czas, trzymaj się ciepło. Cześć.